wyglądam byle jak, włosy blond, a miseczka to na bank, literka T. Halo, przecież ja tu noszę E, ale tamta ma ten fajny mały nóż. Widzę, ale się domyślam, wszystko przez jej głos. Coś tam gada do tej drugiej, coś że cute. Pewnie ma na palcach miód. Dla ciebie mogłabym mieć cukierki bez cukru i pokazywać twarz tą okrągłą bez pudru. To także siemano, witajcie w kolejnym vlogu. Tak jak poprzednio mówiłem, tak wyłożyłem obornik, że zdało mi się tu przemieszać ten obornik. Powiem tak, wesoło nie jest, twardo, ale ta lega jeszcze tutaj była na tym polu i tutaj tak jak widać się przypychał lekko, ale dało się radę to przemieszać. Nieduża działka, ale trzeba to jakoś zmęczyć. No szkoda obornika, żeby wysekł. Jak nie popada to uprawki i poplony, to nie wiem jak to się zrobi. To jest tragedia. Jak była susza, na przykład rok temu, czy dwa lata temu, to takiej tragedii nie było jak teraz. Teraz to jest koszmar w uprawce. Wtedy było twardawo, bo twardawo, ale wchodził, znaczy no twardo tak nie było jak teraz. Wchodził i nie miałem problemu. Zobaczymy tam dalej. To też zależy od klasy ziemi. Trzeba zrobić porządnie robotę, a nie żeby tylko pojeździć i posmyrać. Bo to bez sensu. Spali się paliwa, a efektu nie będzie. Dobra, cyk. Tu się cofniemy. Teraz jakoś mi się tutaj go udało w miarę ustawić. Zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało. To powietrze z tego fotela denerwuje mnie, bo schodzi ciągle, muszę tam zajrzeć co jest. Na początku, znaczy nie wiem, to się zaczęło tak parę miesięcy temu, to tak schodziło stopniowo, teraz w czasie pracy uchodzi, to denerwujące. Jak tak schodzi, trzeba mieć jakoś chwilę wolnego czasu zajrzeć i to zrobić. Dobra, coś takiego. Dziesiątka. I ogień. O, porobionym to już. To już nawet elegancko to wygląda. Dobrze, że jest czym ciągnąć, bo jakby była na przykład mniejszy ciągnik przy tym zestawie, to już by roboty nie zrobił, no nie byłoby siły uciągu, a maszynę trzeba dobrać tak, żeby była, żeby ciągnik dawał w każdych warunkach radę, a nie, że w normalnych warunkach on jest na 100%, jak to się ma obciążony, jest na 100% obciążony, a przychodzą takie warunki suche czy mokre, na przykład tak jak teraz tu są suche. No i pierdzi, i robota nie idzie. Znaczy, jakoś tam by dało to zrobić, ale nie ma tej efektywności. A paliwo, znaczy spalanie wtedy leci większe, bo idzie przez siłę. A tak to ja mu rzucam 11, 12 mu też rzucić i on idzie. No teraz załapał. Nieraz jest tak, że jak załapie jedną stroną, to aż ściąga. Trzeba kontrolować. Talerze opuściłem i robotę robił, zagarnąłem elegancko. Skończył tą działeczkę i weekend trzeba zacząć, bo to nie można ciągle ryć w tym polu.
No i skończyły mi się tematy do gadania. A przed vlogiem zawsze jest. Zawsze się człowiek zastanawia, o czym tu gadać, i jest milion tematów. A przychodzi vlog i nie ma o czym gadać. Albo ja nie wprawiony jestem jeszcze do tego, albo naprawdę nie wiem teraz o czym gadać. A, już mi się przypomniało. O czym? Dobra, zawrócimy. Cyk. Młody, nie szalej tak. Elegancko. Z kosa się robi. O czym to miałem gadać? A, o tych opadach. W poprzednim vlogu chyba tam wspomniałem, że na początku lipca, gdzie leci? Na początku lipca spadło tam 120-140 litrów, coś takiego. No i pszenica była jeszcze zielona. No i ją wtedy położyło. Położyło ją wtedy i właśnie takie są teraz efekty tego, że ciężko jest z uprawą, bo się zapycha. A tak to jakby wszędzie w całej Polsce popadało równomiernie. Tam nieraz patrzę na necie, widzę jednych zalewa, drugich susza. Niektórzy jeszcze nie wjechali, w ogóle nie skusili nic do pozazdroszczenia. Trzeba się cieszyć tym, co tu jest, i żeby gorzej nie było. Lepiej może być, ale tylko żeby gorzej nie było. I jakoś to będzie. Młody nagrywa ujęcia pod muzyczkę. Czyli na początku też tam pewnie pod muzyczkę się złoży i będziecie widzieć. Lekko się przypchał, ale się odepchał. I pewnie się zastanawiacie, jaka maszynka z tyłu mam. Jest to Unia Kos 4,5 metra. Dokładnie do 4,5 metra H sypol hydraulicznie składany. Na zabezpieczeniach sprężynowych, dwa rzędy łap, talerze i wał rurowy. Tak po prostu wersja standardowa, jaki stał na placu. Taki był wzięty, bo był potrzebny. A wcześniej mieliśmy... O, za mocno wyjechałem. A wcześniej mieliśmy talerzówkę Kvernelanda. Stary to był typ, nie wiem, 85 czy 89, nie pamiętam tam, bo tam tabliczka, bo tak ciężko było rozczytać. Ale mniejsza o to. I mieliśmy ją od 13, tak jak ciągnik przyjechał. Znaczy w sumie była przyjechała wcześniej niż ciągnik, bo przyprowadzaliśmy ją ruskiem. Tak, dało się ruskiem starym przeprowadzić ją. Wydaliła hydraulika. Podniósł, bo podniósł, oleju brakowało, to się dolało, ale podniósł. Gorzej było, jak się już opuszczało to. Bo się zbiornik przepełniał, ale mniejsze o to, nie o tym. 4,5, co ja mówiłem? A, Kvernelant, mieliśmy tam talerzówkę Kvernelanda. I tam 4 z groszem miała tego szerokości transportowej, to uciążliwe po prostu było. A pola mamy oddalone od siebie troszeczkę, bo w kilku wioskach i trzeba dojechać tą drogą, ale teraz jest duży ruch i już tak sprawnie sprawnie się nią po prostu drogą nie jechało. A zamiast drogi poszerzać, to w niektórych miejscach zwężają. Przykładowo w Pyrzycach mocno zwężyli drogę koło kościoła. Okoliczni wiedzą, o czym mówię, że ciężarówka z ciężarówką może nawet ciężko minąć, a to dopiero jakiś sprzęt rolniczy. Ale nic się na to nie poradzi. Taką mamy inżynierię. No i zakupiliśmy właśnie zawieszany agregat. Mamy go od 18 roku.
już trochę hektarku przepracował i smaruje się na bieżąco i śmiga. Co do lakieru, tak jak niektórzy tam twierdzą, że Unia to słabe malowanie, powiem tak, może zależy jak to trafi, to po pierwsze z daną maszyną, ale teraz takie moje jest wrażenie, tak jakby się poprawili z malowaniem, może ja na takie maszyny po prostu trafiłem. Już są dobrze pomalowane. To troszeczkę tych maszynek z Unii mamy, bo 5, bo to jest tak puk, ten agregat, który ciągnie, czyli KOS, agregat do oprawy, czyli MAX, rozsiewacz nawozu i opryskiwacz. No i już troszeczkę jest tych maszyn, nie można stwierdzić wykonanie, bo pierwszy był puk w 2013 roku. No i trochę stał pod chmurką na początku, bo hali nie było. No i lakier jakoś tam za zbytnio nie schodzi, nie wyblaka. Nie wyblak w sumie, tak to trzeba powiedzieć. Po polskiemu, znaczy po polsku. Tak, mój 11, będziemy się wlekli do jutra taką prędkością. No, potem kupiliśmy tego Maxa. Tak samo nie ma na co narzekać, smaruje się. I to chodzi. W puchu co jedynie to wiadomo, już lemiasze są drugie czy trzecie, bo to się wiadomo ściera. A lata są jakie są, suche. I ścieralność jest większa. O kosie gadałem, że tak samo się nic nie dzieje, lakier bardzo dobry. Czy no dobry. Jak na razie nie schodzi, a jak będzie za 5 lat, 6, o 10, to się okaże z tą jakością wykonania. Ale puk już ma 8 lat i jakiegoś tam dużego uszczerbku na lakierze nie ma, bynajmniej nie odchodzi, ruda się nie pokazuje, no i nie ma się po prostu do czego rzepić. A jeśli chodzi o rozsiewacz, teraz trzeci sezon i żeby coś tam się z nim działo, jakaś ruda wchodziła, na skrzyni załadunkowej nie ma, tam gdzie przychodzi, tam gdzie jest duża agresywność nawozu, czyli mówię o skrzyni załadunkowej, i na talerzach też nie ma. Jak na razie 3 lata i nie martwię, wiadomo, konserwacja na zimę, mycie po każdym tym rozsianiu nawozu dokładne i to musi chodzić. A jeśli chodzi o opryskiwacz, to chyba najbardziej sprawdzona i dopracowana maszyna z Unii według mnie, Belka. Kapitalnie się nim sprawuje. Mamy góry 27 metrów, skosy, nie skosy, no i daje radę. Myśleliśmy, że będzie gorzej, ale jakoś tam wyważenie, ten środek, część kości jest i daje radę. Także co, ja tutaj działam dalej i widzimy się gdzieś pod koniec, już myślę, tej działki, już nie będę zanudzał, może jakiś pomysł do gadania, temat narzuci, to włączę i coś pogadam. No i jakoś to się udało zmęczyć. Troszkę się zapychało, ale jest równiutko. Kos dał radę. Teraz tylko poobgarnywać, powyczyszczać, żeby tego syfu nie zawieźć do domu. I tak właśnie wygląda sytuacja.
Żadna apa się nie urwała z ubezpieczenia, nie. Dobra, ja się będę z wami żegnał. Na koniec taki cały zestaw wam pokażę, jak to wygląda. Jeszcze sobie miniaturkę zrobię, bo widzę, że słońce fajnie wyjdzie. Także co? Myślę, że moje tam nudne, bo nudne gadanie się podobało. I czekajcie na kolejne vlogi. Do następnego vloga. Trzymajcie się, cześć.